Szczęść Boże, coś wam powiem. Świat przemija. A my, chrześcijanie, jesteśmy wezwani do tego, żeby świat miłować, bo wyszedł on z rąk Boga i został odkupiony drogocenną krwią Jezusa. Jednak nie jest on naszym miejscem docelowym. Bóg przewidział to i przygotował nam miejsce w niebie. Ważne jest jednak to, żebyśmy umieli dostrzec Boże znaki. Czasami zadajemy sobie pytanie, dlaczego Bóg boleśnie dotyka tego, co kocha. Jerozolima ma być deptana przez pogan. Dlaczego Bóg pozwala uciskać swoje umiłowane miasto? Dlaczego Jego Syn musiał cierpieć? Przecież my to, co dla nas ważne, chcemy bronić za wszelką cenę. Wszystko można zniszczyć, ale nie to. Ta obrona zamienia się wręcz w krzyk. Lecz krzyk objawia naszą niewiarę. Widzimy, że skoro Bóg pozwala na zniszczenie, zdeptanie czegoś, co kocham, to znaczy, że jest tyranem. Lecz czy na końcu nie było dziś powiedziane, gdy się to zacznie dziać, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliżacie wasze odkupienie? To działanie złego prowadzi nas do takiego myślenia. On wie, że jego czas dobiega końca i chce zebrać jak najwięcej owoców swojej obecności. Chce jak najwięcej ludzi odciągnąć od Boga i wykrzywić jego obraz jako Boga pełnego miłości. On wie, że nasza ufność w Boga daje nam poczucie bezpieczeństwa, dlatego sieje ziarno wątpliwości. Z tego wszystkiego czasem zapominamy o odkrywaniu tej Bożej obecności. Zapominamy o oddaniu Mu chwały w sposób, jaki On chce, żebyśmy ją oddawali. W świecie pełnym nienawiści i złorzeczenia możemy chwalić Boga, gdy będziemy szukać dobra innych ludzi. Gdy kochamy innych ludzi, choć nie zawsze się z nimi zgadzamy. To, co czytamy w Ewangelii, o tym Bożym gniewie, o tej świętej sprawiedliwości, to wszystko jest zgodne z Jego dobrocią i nieskończoną miłością. Można to porównać do wydobywania z nas tego najpiękniejszego kształtu człowieczeństwa, jaki jest w nas ukryty. Dobrze to ujął Michał Anioł, zapytany o to, jak tworzy piękne rzeźby. Odpowiedział, że one już są w kamieniu. On jedynie odrzuca to, co jest zbędne. Tak więc wszelkie niedogodności i straty, jakich doznajemy, są odrzucaniem tego, co nie pozwala nam stanąć w prawdzie o sobie samym. Miłość Boża nie narzuca się wolnym istotom, ale jeśli ktoś odrzuca Boże miłosierdzie, znajduje niezadowolenie, rozpacz, wieczną śmierć, piekło. My potrzebujemy tego wyrzucenia śmieci z naszego życia, tego odarcia z całej fasady, ale potrzebujemy też siły, żebyśmy Bogu na to pozwolili. Nie pozostaje nam nic innego, jak wczytywać się w najlepszą instrukcję dobrego życia, jaką jest Biblia. Papież Benedykt powiedział, kosmiczne elementy przemijają, podczas gdy Słowo Jezusa jest prawdziwym firmamentem, pod którym człowiek może trwać. Zgodnie z dzisiejszymi słowami świętego Łukasza, nabierzmy ducha i podnieśmy głowy. Bo istotą tych ostatnich dni roku liturgicznego nie jest strach, lecz nadzieja przyszłego uwolnienia, które oznacza pełnię życia w Panu. Chrześcijańska nadzieja nie jest złudna, bo zapowiada nam spotkanie z Panem, który nadchodzi w obłoku z wielką mocą i chwałą. Obyśmy na te znaki od Boga byli otwarci i wyczuleni, bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy On nadejdzie.